Babcia włożyła ręce w swoje w długie rękawy swojego kimona, spojrzała po was. Henge. O. Jesteście, wracacie, nie zrobiliśmy tego w poprzedniej scenie, ale dosyć istotne, na początku każdej sceny przybieracie postać zwierzęcą ponownie. To już jest, jest z automatu, okay. To działa w ten sposób. Że, a, czyli teraz wszyscy jesteśmy zwierzęta. Tak, więc możecie wydać znowu punkty, żeby... Jest zmierzch w tym momencie, więc praktycznie to jest czy teraz... Czy pada? Tak, jeszcze pada. To... Tylko wiecie, jesteście teraz w lesie bambusowym, dosyć gęstym, więc tego deszczu tak bardzo bardziej pod samymi liśćmi spada gęściej, ale aż tak nie jest aż tak ulewnie. Jasne, to ja się zamienię w takim razie z uszami i ogonem, żeby to było za darmo. Mhm. Ja dokładnie tak samo sobie. Mhm. Henge, ale lisie henge. I w tym momencie jest... takie plum, bo też spada taki mały chłopczyk z uszami. Nie. A łata jest cały czas jako kiurik. Cały czas jako kiurik. Lisie Henge. Spojrzała z takim dezaprobatą w stronę tego chłopca. Ale, potem... wychodzi z ale widać, jak spojrzała z taką dezaprobatą na chłopca, to w tym momencie Shino tak przyciągnęła go do siebie, trochę tak jakby za siebie widać, że nie podoba jej się sposób, które patrzą na drugiego rudaska. I rzeczywiście spogląda z taką uważnością. Na postać starszą. Haruto zaczyna jakieś patyki z włosów wyciągać, tam doprowadzać się do względnego porządku. Ma taką kagórkę w burym kolorze. Jest ubrany w miarę współcześnie, ale tak bardzo, bardzo bezbarwnie. Kora do niego podchodzi, że tak powiem, nastawia parasol tak, żeby na niego też nie padało. O, nie pada znowu. Ludzkie technikę też stosujecie. Lisie Henge. Dzień dobry. A czemu akurat tylko lisie? Na katani? Dobrze. Dobrze pamiętam, ale ciebie nie kojarzę. To musiał być twój przodek, z którym jeszcze rozmawiałam. No, to ważne. Jesteś taka stara? I w tym momencie taki Au! Zewrzyj dziób! Znaczy taka doświadczona? O tak. Tak, tak. A czego wy ode mnie chcecie? Czego? Kimona? Kimona. Nie oddam wam swojego kimona. Nikt nie chce twojego kimona. No, słusznie. Trąci myszką. Zasadniczo to chcieliśmy wiedzieć, kim jesteś. I co tu robisz? Krzyż faktycznie. No tak. Jestem Kiga. Dzień dobry. Mnie to coś mówi? Kiga. 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 Niekoniecznie coś ci to mówi za bardzo. Ona się przedstawia, faktycznie chce wypaść. Wobec was wychodzi z takim właśnie podejściem z dorosłością. Wychodzi z taką, próbuje zgrywać dosyć dumną, starszą osobę o dużym doświadczeniu. To co mi już zdążył Haruto wspomnieć. Więc jeżeli byście chcieli faktycznie się też w jakiś sposób wobec niej spojrzeć, to nie ma problemu. Teraz możemy ten test wrażenia zrobić. To tak, zróbmy. Zróbmy. Albowiem nienaganne kimono Shino w końcu może zostanie odpowiednio dostrzeżone. tak. Wrażenie, a nie zaskoczenie? Nie zaskoczenie. A jak to się robi? Co to się robi? To jest jakby, wydaje się na swoją cechę, którą chcecie się wykazać wobec tej osoby. W ten sposób próbuje się to odegrać. Jeżeli podniesiecie sobie do poziomu 4 ten poziom, to będziecie mieć z nią darmową więź na poziomie 1. Tak. No to ja sobie wydam 1 i na Childa. Ja też wydam 1 na Henge. Dobrze. A ja wydam 4, w związku z tym będzie 8. Okej. Okay. I na Henge. Okej, okay, dobrze. Ja 1 na Childa, po prostu. Będziemy wtedy mieć... I to jest więź z jej strony, tak? Tak, wobec was ma na poziomie 1, bo ja też wydaję punkty teraz, okay. A wy teraz ile chcecie wobec niej wtedy, nie? I rodzaj tej więzi. Na razie na 1. Wobec niej respekt. Ona wobec was ma akceptację, bo to jest takie trochę bóstwo, więc może mieć tutaj na tym poziomie... Ja też wezmę respekt, bo ona jest stara. Doświadczona. I ja zrobię akceptację. Dobrze. Tak, twój teren. W jakiś tam sposób. W jakiś tam sposób. Wszyscy na poziomie 1 wzięliście, nie? Tak, tak. Nie, no ja miałam 2. Ty miałaś 2, dobrze. Czyli jeżeli ja bym chciała like, jeżeli... Może być, oczywiście.
Po mojej stronie, po lewej stronie ja mam dwa, czy po prawej stronie mam dwa? Lewej stronie masz. Po lewej stronie, tak. Dobra. Mm-hmm. Bo ja wydałem na tyle, że z każdym z was ma jedynkę, nie? Dobra. A teraz jak się przedstawiliście sobie... Ja wracam w ogóle. Jakieś dziewuszystko mnie ludzkie tutaj goniło, nie wiem, pokiego przeszkadza w spokoju odejść. Ta dziewczynka jest zła? Nie jest zła, jest bardzo sympatyczna. Ona się wystraszyła, że się zgubiłaś, babciu. Babciu... Żeby ci ludzie... akurat uwierzę, że ludzie są tacy... ja nie wiem, czego to dochodzi. Tacy zainteresowani. A tak, to moje drzewo to jak potraktowali? Ja nie wiem, jak oni potraktowali moje drzewo. No ja tam nie będę teraz mieszkać. Przecież tak w ten sposób można traktować. To jest doświadczone bóstwo drzewne w ten sposób traktować? Ja sobie nie wyobrażam, to jest... oburzające całkowicie i nie do akceptacji w żadnym wypadku. Idę do lasu i tam znajdę inne drzewo i nie będę tam z tymi ludźmi teraz przebywać. O, tyle. O. A co się stało z twoim drzewem? To smutno tak opuszczać drzewo. Niech nie powinien być sam. No. Masz więcej drzew? Tutaj nie będę sama, drzew jest dużo. Ale tamto drzewo będzie samo. Ale moment. Co tamto drzewo umiera. Kigę. To przerażające, co mówisz. Jednak mówisz nieskładnie, a mnie ciężko zrozumieć tę sytuację. Co dokładnie się dzieje? Mieszkałam sobie od wielu, wielu lat w Keiaki. W drzewie Keiaki, w Hitotsunie. I teraz jakieś ludzkie dziecię podtruło moje drzewo. No ja nie mam zamiaru w takich warunkach żyć, no. Ale teraz, jak to? Jeżeli bym sobie nie opuściła, to bym umarła razem z tym drzewem. Tak nie może być. No właśnie, nie może tak być. Ale jak podtruł? Czym? Nie wiem, nie znam się na tych ludzkich sztuczkach. Czyje to szczenie było? Ludzkie. One różnią się od siebie, jak każde szczenie. Różnią się? Nie zauważyłam. Każdy ma inny wąsik. Szacowna. Może i tak. Wąsik. Nie przywiązuję szczególnej wagi do tego, jak oni wyglądają. Tam są wszyscy podobni. Krótko żyją, szkoda pamięci na to, żeby takie rzeczy zwracać na to uwagę. Na te słowa o krótko żyjących szczeniętach Shino spojrzała po swoich przyjaciołach, ale w ulotności jest piękna. No tak, wy widzicie sprawy trochę inaczej. Moja perspektywa jest inna, bliższa do twojej, ale ty też jesteś dość młoda jeszcze, więc pewnie i przebywasz tutaj z nimi i z innymi Henge i z ludźmi. Może trochę inaczej na to patrzysz. Babciu, a ile masz lat? W ludzkich latach ile to było wiosen, ile zakwitnień? Z 200? O. Może trochę więcej? To dużo. Więc nie różnimy się aż tak bardzo. Teraz spojrzała na siebie z zaskoczeniem. 200 lat samotności. Oj, nie byłam samotna. Przecież i liczne zwierzątka różnego rodzaju i Henge do mnie przychodziły. A kiuiki? Takie dzikie bardziej czasem, tak, zdarzało się. No to i dawały ci babciu mochi? Ja trochę inaczej jem. A może ty rozmawiałaś, jak masz tyle lat, z tym królikiem z Księżyca? Królikiem z Księżyca? Tak, który robi mochi, dlatego Księżyc jest w takim kolorze. To jest moja opowieść, nie twoja. Ale no, ja myślałem, że to takie prawdziwe, więc powtarzam prawdziwe rzeczy. Ale to jest prawda, to też ja o tym słyszałam. No właśnie. Tak jest prawda. No jest królik na Księżycu, który robi mochi. No każdy to wie. Wszystko, co Łata mówi, to prawda. Prawda, Łata? Prawda! Zadziera różowy nosek. No przynajmniej te inne zające tak mówiły. No, więc chyba prawda. No. Kim my jesteśmy, by osądzać zające? No, właśnie. A więc... dobrze. Znajdziemy twoje drzewo. Nie dopuszczę, by w moim mieście coś takiego miało miejsce. Nie wiem, czy będziecie w stanie uratować to drzewo, ale dobrze. Będę wdzięczna na pewno. Jak Shino postanowi, to znaczy, że postanowi. To tak właśnie będzie. Mówi z absolutnym przekonaniem, graniczącym z pewnością.
I pychał. Wyjęła teraz te dłonie z tego, ze swoich rękawów, z kimona. Tak trochę się przeciągnęła lekko, gdzieś tam zastrzykały jej stawy. Au! No to dobrze, do jakiegoś czasu, jeżeli wam się faktycznie uda, ja będę gdzieś tutaj w okolicach się kręcić, nie będę szukać w takim razie jeszcze drzewa. Trochę mi wystarczy energii, będę czerpać z lasu. A może przy okazji znajdę bóstwo lasu, dawno z nim sake nie wypiłam, no by się przydało zaznajomić znowu. No to dobrze, to ja już pójdę. Jak coś, to dajcie znać. Może się wam uda, jak nie, no to znajdziecie mnie na pewno w jakimś drzewie, ale nie wiem, ile czasu jeszcze będę miała. Po tych śladach, co pojawiają się i znikają. No mogę tak robić. To znaczy, byłam świadoma, że ktoś mnie obserwuje, więc zmieniłam kształt, ale czy będę dalej zmieniać? No to jak nie będzie mnie żadne ludzkie dziecię szukać, to będę w swojej formie. Znaczy, w takiej. Wskazała na siebie. Dobrze. Nie traćmy zatem czasu. Tylko na Katani-san, tylko trzymaj w razie czego swoich ludzi z daleka od lasu, tych, nawet tych, co tam są z tobą związani, tych kapłanów czy coś. Chcę mieć trochę spokoju. Tak im przekażę. Dziękuję ci bardzo, będę zobowiązana. Do zobaczenia, szanowna. Ukłoniła się delikatnie. Do widzenia, babciu. Shino również się ukłoniła. Łata również łebek w dół. I faktycznie się udało i tylko takie sake z bóstwem nie lasu, sake z bóstwem lasu. Shino, a kiedy ja będę na tyle doświadczony, żeby też wypić sake? O, za jakieś 100 lat. Widzicie, jak zaczyna liczyć na palcach? Skrzydełka. Jest w ludzkiej. A w ludzkiej formie, no tak. Więc na paluszkach. Shino obdarza go takim uroczym uśmiechem, widząc jego... Widzisz taki przygryzony język w kąciku ust i takie wyłamywanie paluszków. To to skoczenie już mi nie zeszło? Czy jak to jest? To jest tylko taki moment, bardziej zachowanie takie momentalne, nie? To jak najbardziej. To już schodzi w tym momencie. Dobrze, możemy zamknąć tą scenę. Uiii! Babcia odeszła w głąb lasu, zostawiając Hengę same. Gdzieś ten deszcz jeszcze uderza o koronę drzew, o koronę bambusa, które tutaj naprawdę i gęsto, i wysoko rośnie na zboczach góry Misuzu. Za wami gdzieś jest świątynia, w dole miasteczko, które gdzieś tam już światłami powoli się mieni przy tym, no, tej porze zmierzchowej. I macie informację o jakimś umierającym drzewie. I duży lisi nos spoczywa teraz przy ziemi. Widać, jak wciąga mocno powietrze, drobinki gdzieś wokół się podnoszą delikatnie. Tak, musimy iść za zapachem śmierci. Jeżeli umiera, to najlepszy ślad, który mamy. Kita do góry, rzeczywiście postawiona. Po czym zaczyna przemykać gdzieś pomiędzy drzewami, znikać gdzieś w nocy. Tara prychnęła, zjeżyła się, mianowicie na jej mały czarny łepek spadła jakaś bardzo duża i zła kropla. Więc ona się znowu już odmieniła z uszami i ogonkiem. Złapała za parasol, potrzepała się. Chodź, Haruto. I wyciąga rękę w kierunku ptaszka. A jesteś w ludzkiej formie? Tak, zamieniłam się. A, widzisz, że rzeczywiście trochę przerażony Haruto na słowo śmierć. Tak przytula się bardzo skrzydełkami. Tak opatula tą rączkę, którą Tora wysunęła. I używa puchowej podusi. No. Mhm. Czyli wzrasta o jeden więź. O, piękna sprawa. A to jest z twojej strony, tak? To jest z mojej strony. Mhm. Magiczne moce. Tak. Działają. Wspaniałe moce. Podusia! I czujesz takie drżenie tej poduszeczki, która wokół rączki ci się owinęła. Myślę, że jeżeli poszukujecie tego zapachu śmierci, to poziom Henge 6 byłby odpowiedni, to jest jednak schodzę, jakaś moc. Te dwa, znaczy dodaję w zasadzie. i wchodzi. No ja dodam 4 do
od siebie. Lisie oczy błyszczą się złotem, gdy podąża śladem śmierci. Za śladem śmierci kica łata. Ojoj, biedny łata. No to raz za nimi podąża. Dochodzicie do schodów. Ten zapach jest bardzo delikatny, naprawdę nie, wręcz bardzo słabo odczuwalny, tylko dzięki waszym wspaniałym zmysłom jesteście w stanie wychwycić, że faktycznie jest jakiś nietypowy. Jest nie takiego starego, umierającego drzewa, tam jest jakaś taka delikatna zapachowa nuta, mówiąc czegoś ludzkiego, czegoś nietypowego. Stopniowo się unosi, ale schodzicie na schody i dostrzega was Haruka, tą grupę. Już deszcz zaczął, trochę zluzował, troszkę mniej już pada. Dalej dosyć gęste krople, ale rzadsze zdecydowanie. Haruka dostrzegła was z jakiejś odległości. Hej! I zaczyna biec w waszą stronę. Tora obniża parasol, tak żeby zasłonić swoje uszy. I stara się trzymać ogon tak, żeby był za plecami, żeby ona go nie dostrzegła. Jest teraz wieczór, czy już noc? Jest, jeszcze jest zmierzch. Jeszcze traktujemy, że to jest więc chwilę trwało, ale... Poduszka spada z rączki i zamienia się w chłopca, po prostu. Mhm. Na jej oczach? Nie, no, za tym parasolem. Mhm. To mały chłopczyk. To mały chłopiec. 18 lat, parasol. Aha, no. W dalszym ciągu mam... Okay. Tak, gdzieś sylwetką go może zasłaniać. Więc tak, ja tak, wiesz, na ramię i za tobą. Okay. Mhm. Ale w jakiej formie? Całkowicie ludzkiej? Czy zostawiasz sobie jakieś skrzydełka? Czy w skrzydła? Ja mam taką luźną kurtałkę, więc sobie zostawię skrzydełka. Takie small wings. Dobrze. Łata natomiast jest w formie króliczej. Rozumiem. Tak, tak. Mhm. Transformacja jest z Wonderów czy z Filmów? Obojętnie. Aha, okej. Okay. I bardzo rzadko się zdarza, żeby lis biegł pierwszy, a za nim podążał królik. Tak. Prosto na spotkanie ludzi. Jakby na jakiś posiłek. Dokładnie. No, podbiega do was w jakiejś odrobinę w dystansie. I co... Tora, znalazłyście tą babcię? Tak, tak, znalazłyśmy babcię. Jest w domu. Mieszka tutaj, w lesie? Tak, ma tam chatkę. Ale nie można jej teraz przeszkadzać. Poszła spać. Dobrze. I dziewczynie, jeżeli sobie ktoś spróbuje na child podnieść do poziomu 4, jeżeli ktoś by chciał. Tak! To dziecko takie wyglądające zza nogi Tory. Tak patrzy na Sato. Na Haruto, przypomniałeś sobie tak nagle jakieś opowieści, które może jakieś mewy opowiadały gdzieś, jak przylatywały przypadkiem, o dziwnych babciach, które mieszkają w chatkach w ciemnych lasach. I zaczynasz rozumieć, dlaczego ona się przestraszyła i lekko zaniepokoiła tą opowieścią. Ale to dobra babcia, ona jest bardzo doświadczona. Mhm. Pytanie, czy ja te swoje moce mogę wykorzystywać tylko w formie kociej? Nie, dowolnie. Dowolnie. Chyba, że jest wyraźnie powiedziane, że w tamtej formie. Dobrze, więc ja bym chciała wykorzystać Fuzzy, czyli kizimizi. No. I po prostu poklepać dziewczynę gdzieś tam po plecach, ja bym to nie przytuli, żeby ona się uspokoiła. Dobrze. Faktycznie to pomaga. Dziękuję, Tora. Jesteś dobrą koleżanką. Nie obawiaj się, z babcią jest wszystko w porządku. Ale coś... Idziecie teraz gdzieś na spacer? I na to wszystko w porządku, ten lis cię zatrzymuje? Patrzy wprost na Torę! No, to szukamy zatrutego drzewa. Tak, musimy iść, ale ty chyba też powinnaś pójść do domu, prawda? Tak, no też mogę schodzić na zatrutego drzewa. Tak, śmierdzi śmiercią. Sam to stoi. Au! Widzicie, jeżeli ty podchodziłeś na child, ona zaczyna się zastanawiać, jeszcze chwytasz to z tym podejściem, że ona może coś wiedzieć. Tak, nagle zaczęła się zastanawiać i ugryzła się w język, nie? Aha, dobrze. Ja bym chciała w takim razie wykorzystać wgląd w serce. I przeczytać, co ona ma w myślach. Miej serce i patrzaj w serce. Miej serce, patrzaj w serce. Taki japoński Mickiewicz. Ona... wie o jednym umierającym drzewie. Na pewno nie ma z tym nic wspólnego, ale ma jakieś uczucie bólu z tym związane. Takiej niepewności, ale na pewno wie o tym drzewie. Mhm.
Haruka, może cię odprowadzimy do domu. A to by było bardzo miłe z waszej strony. Tutaj staję koło niej, nastawiam parasol nad jej głowę. Twój... czy to... patrzy na Shino. Jesteśmy jak rodzina. To jest mój braciszek. Shino jest w wersji zwierzęcej. Aha, a okej, okay, ty nie zmieniłaś się, nie? Tak, tak, okay. nie, ona milczy, ona spogląda na tą sytuację, usiadła jak ten posąg i ocenia. Czuć tą ocenę w powietrzu. Wisi jak mgła nad polami. Ale czy ty słyszałaś o jakimś takim drzewie? Bo babcia nam coś opowiadała. Tak. To dopiero teraz jakby jej się połączyły jakieś zapadki w mózgu i tak... Świątynia, Inari, Lisia, Lis, Zając, Ludzie. Coś zaczynamy... Ojej, to... A, mgła. No tak, rzeczy, które są, a może ich nie być. I tak zaczyna... przełknęła ślinę. Dobrze, chyba, znaczy wiem o jednym drzewie, które zaczyna usychać. To prawda. A wiesz, co tam się stało? Nie, właśnie. Jest lekko To pokaż nam mi to drzewo. Dobrze, pokażę. Jest zmieszana. I tą sytuacją, i o tym drzewie, jak zaczyna mówić, to trochę jakby się hamuje. Okej, okay, to ja próbuję znowuż wyzerować, że tak to mówię, tak? Próbuję okay. Je podnieść. Więc wykorzystuję z nauki Jemidzi. W sumie trzymacie, jesteś pod parasolem z nią razem, z Haruto. Ona, bo koło szkoły rośnie kajaki. I w tym momencie Lis wstaje, nie podchodzi do dziewczyny, ale tak okrąża stojącą obok niej Torę wraz z nią. I przygląda. Haruto tak ledwo powstrzymując się patrzy na Shino i zaczyna podskakiwać. Łata tylko tak... patrzy w górę. Nie ma go w górze tym razem. Nie, ale patrzy w niebo, chyba pomocy. A nie moci. Łata przykicuje, nastawia ucho do góry, jak usłyszał kajaki i patrzy czerwonymi oczami na dziewczynę. A jak daleko to jest? Koło szkoły, tak wskazuje. No, trochę teraz nie widać, ale to tam jest. Wy wiecie, gdzie jest szkoła w Hirotsumie. To jest dosyć znany punkt. I nie słyszałaś, co się działo z tym drzewem? Co się z nim stało? Dlaczego usychał? Nagle zaczęło usychać. Po prostu nagle zaczęło usychać. Zobaczmy. A to... Idzie, a nie, ty krążysz wokół niej, więc na razie stoi. Jeszcze jak się miał, jeszcze krąży wokół niej. No teraz próbują tak lekko popychać do przodu, żeby faktycznie szły. No dobrze, to powoli idzie, bo to drzewo jest magiczne. To znaczy tak mówią. I ponoć legenda głosi, że jeżeli się wyzna komuś miłość pod tym drzewem, to ta miłość będzie wieczna. I zaczęła się tak lekko uśmiechać i no, jest taki chłopak i ja chciałam, ale no, usycha i teraz tak no nie wiem co zrobić. Uratujemy to drzewo! Uratujemy tę miłość! Zaczyna skakać Haruto. I teraz znowu patrzy w górę. I widzisz, łapie cię za rękę i ciągnie w kierunku szkoły. Poczekaj! Szybko, miłość! Tymczasem Lis znikł. O. Na oku wykol nigdzie jej nie ma. Natomiast od czasu do czasu macie wrażenie, że coś trzasnęło obok, ponieważ niewidzialność jest jednym z atutów, które Shino posiada. Dobrze, i razem tak ci, co rozmawiają, ona trochę jest cały czas, dosyć się kryguje, ale po drodze opowiedziała tą legendę o tym, że drzewo powoduje, że może doprowadzić do wiecznej miłości. Ona nie wie, co się stało. Nie mam pojęcia, to było takie zaskakujące. Myślałam, że po wakacjach właśnie powiem temu chłopakowi, co do niego czuję, a teraz nie wiem, czy będę miała możliwość. Będziesz miała możliwość. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. No faktycznie, jeżeli wy jesteście magiczni,
to może faktycznie się jakoś i trochę się uśmiecha do niej tak promiennie. Harutu w pewnym momencie się zatrzymuje. A gdzie jest Shino? Tak pod samą szkołą praktycznie. Shino ma swoje drogi. Ona tutaj na pewno przybędzie. Prędzej czy później? Na pewno? Na pewno, mówi tak patrząc na króliczka. Królik na gdzie patrzy. Jedno ucho do góry, drugie w dół. Aha! Natomiast ona czuje przy swoim uchu ciepły oddech i tak wprost do jej ucha: ja nigdy nie znikam. No. Pięknie. Podeszliście do tej, do szkoły. Przeszliście przez główną furtę, która jest otwarta, bo przecież w tym miasteczku nie dzieje się zbyt wiele. Nie ma tutaj złodziei, jest spokój, porządek. Słońce już całkiem zaszło. Zapaliły się już lampy uliczne. Jakieś samochody, dosyć sporadycznie, nie ma tutaj dużego ruchu, przejeżdżają, obijają się gdzieś o kałuże, więc taki ni to świeże, ni to nie do końca powietrze was otacza. Weszliście na teren szkoły. Haruka was zaprowadziła na tył szkoły, gdzie mieści się boisko szkolne. Czy ona w ogóle zauważyła moje uszy i ogon? Nie, w ogóle na to nie zwróciła uwagę. A przynajmniej nie wygląda na to, żeby już była tym zaskoczona. Okay. Mnie też spod kurtki taki garb trochę wystaje, nie, więc... Trochę się łopoczący. Szczególnie tak, jak podskakuje. Podeszła i wskazała wam na dosyć postawne drzewo. To jest to Keyaki. Wow. Drzewo jest... A może mieć 15, może nawet 20 metrów wysokości. Koronę zwężającą się ku górze ewidentnie traci liście. Powinno być to drzewo teraz zieloniutkie, przepiękne o tej porze roku, szczególnie ponoć Keyaki wyglądają najpiękniej właśnie latem. Gruby konar lekko się łuszczy, ale na pewno na nim wiszą mniej więcej na wysokości ludzkich oczu taki papier Shimenawa. Shino, znasz ten papier doskonale. On występuje prawie zawsze w świątyniach szintoistycznych. To jest taki papier, który symbolizuje święte miejsca. Mhm. W jakiś sposób takie poświęcone dla jakiegoś bóstwa prawdopodobnie, czy w inny sposób. Mhm. No i oczywiście Shino rozpoznaje dom Kigi. Niewidzialna podchodzi do drzewa, odczytując, co jest napisane. Choć przypuszcza. Ten papier wygląda mniej więcej tak. One nie są pisane, to jest taki bardziej symbolicznie. Mhm. No może tak wam pokażę. Mniej więcej tak wygląda drzewo. Piękne. Przepotężne drzewo. Mhm. Piękne. Dla słuchaczy, brzostownica japońska. Dokładnie tak. A papier wygląda tak. Na powrozie takie poskładane niczym origami składające się fragmenty papieru, które symbolizują właśnie takie ważne, najczęściej właśnie drzewa albo budynki są otoczone też. Główna świątynia ma parkan taki zrobiony też z tego, też właśnie z takiego papieru. Sato-chan, czy ty wiesz, kto naruszył spokój tego miejsca? Pada w zasadzie nie wiadomo skąd. Teraz myślę, że możesz spowodować u niej efekt zaskoczenia i to na pewno będzie przez Henge. I dodam ci jeszcze do tego Henge 2 punkty, bo to jest jednak dosyć mocno zaskakujące. Okej. Okay, ile to by było, powiedz? To by było 6. 6. Tak, ale. Nie martw się, dziecko, jestem tuż za tobą. Mówi. To miało ją uspokoić. Okej. I schodzę z 8. Dodatkowa moc. Aha, czyli... Czyli ona mogę sprawić, że osoba uwierzy w kłamstwo, które właśnie powiedziałaś, jeśli nie podbują twojego Henge swoim adult w teście. Wierzą, dopóki nie znajdą dowodów, że to kłamstwo. Mhm. A że jest mgła. Okej. Okay. I to wieczorem. Dobrze, niech będzie. Jest faktycznie taka uspokojona. I nagle tak najpierw jest zaskoczona tym dźwiękiem, potem się faktycznie uspokaja, ale przez moment zaczyna myśleć, ale jak to? To ono nie umiera naturalnie? Nie.
jest naprawdę jest zdziwiona. Widzicie, że ona kompletnie nie ma pojęcia, że ktokolwiek tutaj maczał palce. Wydawało się, że po prostu drzewo może umierać ze starości, albo jakieś szkodniki, coś takiego mogły zadziałać. Jest wyraźnie zaniepokojona. Przypuszczamy, że ktoś to drzewo podtruł. Podtruł? Tak zupełnie zdziwiony pyta Haruto. I widzisz tylko te takie błękitne oczy patrząc na ciebie, tak zaczęła mrugać, tak nie wiedząc, czy ty mówisz to jej poważnie. Nie widzisz tak, takie totalne zaskoczenie, jak to podtruł? Nie wolno truć drzew. I tutaj Tora kładzie mu rękę na głowie, tak pat, pat, pat. Ale kto by chciał podtruć to drzewo? Przecież wszystkim właśnie przynosi radość. Właśnie nie wiemy. Może ktoś był zazdrosny o mocę tego drzewa? Zazdrosny. Łata podkiczuje tego drzewa. Stara się je okrążyć, wyszukując jakichś śladów, bytności kogoś. Nie wiem, może coś wyczuwa swoim króliczym nosem. Mistrzu gry? Jasne, jasne. Jak najbardziej możecie na test Animal 4 będziesz w stanie wychwycić, bo to drzewo jest otoczone takimi niewysokimi krzakami. Z jednej strony jest ławka, natomiast otoczone jest krzakami i faktycznie, kiedy podchodzisz, wchodzisz w te krzaki, to widać w nim wyraźne nacięcie. Najpierw te krzaki są lekko podłamane, jest takie wiercenie się. Jakby ktoś zrobił dziurę w drzewie, tak. I coś tam, czy ja poznaję zapach tego czegoś, co jest wlane tam? Tu byś musiał na adult spróbować podejść do tego. No. I adult na poziomie, 3. Adult na poziomie 3. Masz dużo punktów, możesz wydać. Tak, ale mogę też wykorzystać klapnięte uszka. I co ci robią klapnięte uszka? Nie zdam jakiegoś testu. Mogę, tak wykicuję z tych krzaków. Tak siadam na swoim tyłku, rozkładam dwie tylne łapy, że tak na, nie wiem. Na dupce po na prostu. Dupce. Tak. I tak dwie łapki między nogi i tak patrzę na was takimi oklapnutymi uszkami. W stronę, no kogo widzę? W stronę Tory. Nie wiem, co tam jest. I teraz będziesz się o mnie martwić. I co to robi? Ja dostaję od teraz punkty uczuć równe mojej więzi z nią. O. Więc wydam sobie 3, żeby zrobić to. I jako, że mam z Torą 2, no to dostaję z powrotem od niej. Aha, bo te więzi z twojej strony, nie z mojej, tak? Mhm. Równe siły twojej więzi z jedną. To z mojej strony, czyli 3. Czyli nie wiem. Mój wzrok. Ale tak patrzę na niego, tak westchnęła ciężko. Ale martwisz się. Ale martwisz się. Więc poszła faktycznie w kierunku Widzisz tę łapkę, która wskazuje. Zapominając o tym, że zostawia za sobą Hakurę, która teraz może obejrzeć jej ogon. Haruka faktycznie spogląda w tamtą stronę za tym ogonem i ogląda się za siebie w jedną, w drugą stronę. Koteczek? W tym momencie automatycznie robi takie a Haruto patrzy tak w górę na dziewczynka. A ty jesteś doświadczona? Oj, ptaszku! Zaćwierpał. Haruka zrobiła się czerwona, po prostu jak przeszło, tak jakbyście w anime oglądali, tak jak od ciuchu w górę, pod samą grzywkę. Para wyszła uszami. Ja już muszę biec na kolację! I zaczyna naprawdę, nie ma jej momentalnie. Pięknie, Haruto. Haruto tak się został. Co się stało? Wystraszyłeś ją! Ja? I tak... Tak! Haruto! Pokazuje na siebie! To ty mogłaś schować swój ogon. Ogon ci widać. Tora wzięła tak, opasała sobie ten ogon dookoła pasa. Że tak powiem... Skoro już jesteśmy tutaj sami, bo ona biedna będzie tam samotna w tym mgle. Tam jest dziura! To jest duża dziura. Po
pokazuje to. Tam ktoś wywiercił coś, ale ja nie wiem, co to jest. Tora idzie faktycznie zobaczyć. Mhm. A ty się o nią nie martw, bo to jest duża dziewczynka, jest bardziej doświadczona ode mnie. Wydaj, jeżeli adult na poziomie 3 w takim razie, Toro. Adult na poziomie 3, to wydałam punkt Tory. Ewidentnie to nacięcie jest zrobione nisko. Jest dosyć głębokie. Jest zrobione w takim miejscu, że faktycznie jest odchylone krzaki. Ktoś na pewno zrobił to, nie da się ukryć, że z premedytacją. Natomiast też tak, żeby to nie było widoczne na pierwszy rzut oka. Trzeba się było dokładnie przyjrzeć, żeby zobaczyć. Nawet ty teraz w tej postaci ludzkiej praktycznie miałeś spory problem, żeby to odgarnąć. Ale momentalnie czujesz też zapach trucizny, która się z tego otworu wydziela. Czy jestem w stanie stwierdzić, jaka to jest trucizna? O, to raczej jest kompletnie poza wiedzą Henge. Takiej istoty jak weźmy tutaj nie ma. Nie ma szans na sen. Tora wygrzebuje się z wszystkich. Aczkolwiek, może adult 4, cokolwiek by wam wskazywało wtedy na to, co to może dobrze być. Dobrze, to wydam. Wydaje ci się, kiedy wędrowałaś sobie w jakimiś wieczorowymi porami, albo i nie, po miasteczku, szczególnie albo w północnej części, w górze Misuzu, tam troszkę bardziej na zachód od świątyni, gdzie jest farma, albo na południu, gdzie są farmy takie ryżowe, przeróżne, mniejsze, że ten zapach gdzieś przy tych farmach się czasem pojawiał. Słuchaj, dlatego żeba tylko takie... Co? Co wymroczyłaś? Pachnie farmą. I Tora zaczyna się wygrzebywać z tych krzaków. Słychać jakiś taki rumor. W pewnym momencie tak jakby ona sobie... chwila ciszy. Dobrze. I wyszła tak nienagannie po prostu, z nienagannym strojem. Tam ta dziura, to tamtędy wlano truciznę. Tak, to zdecydowanie jest trucizna. Mająca na celu zabić to drzewo. Tylko nie zabić. I nie to drzewo, no jest słabe. Ale pachnie tak samo jak na tych farmach ryżowych. Ja zobaczę, jak wysoko to sięga. I rzeczywiście jakby skrzydełka ma, więc wygląda jakby się wspinał po drzewie nasz Haruto. Ale on tak naprawdę leci w górę. Zobaczyć, jak daleko ta trucizna sięga w górę. To jest tutaj niewidzialno? Tak. Ja ci podaję 2 mochi. Tutaj byś musiał... Bo energię ci daję za to, że zrobiłaś, za nią się opiekujesz. I sobie dodajesz 2 feelingsy. Bo ja wydaję to jako wonderki. Super, dziękuję. W takim razie, jeżeli Haruto podlatuje gdzieś wyżej, to jest raczej, tego nie da się ani na taki rozum, ani na typowe zmysły. Chociaż nie, ewentualnie na zwierzęce zmysły można by było podejść na taki poziom 5. Ewentualnie to samo z Henge, bo będziecie też jakieś tam wyczuwać jakieś soki przepływające i tak dalej. Ja z animala. Ja właśnie chciałabym zadeklarować, że niewidzialna Shino siada na tej ławeczce obok i rzeczywiście ona wsłuchuje się w znaną sobie ziemię. Gdzie, skąd idą skargi? Skargi takich, tej istoty sięgają tylko tego drzewa. Nie ma nic więcej. Być może, że te krzewy, które są wokół niewielkie, trochę też przez układ korzenny dostały, jednak ewidentnie ta trucizna jest, dostała się do pnia i tak jak już widzi Haruto, odczuwa, one z sokami drzewa docierają do większości tego drzewa, tak naprawdę. Razem z krwiobiegiem drzewa ta trucizna jest przenoszona. Jest prawie wszędzie, słyszycie tak z korony drzewa. Ktoś to zrobił intencjonalnie. Teraz pytanie, w jaki sposób możemy to zneutralizować? Intencjonalnie? Intencjonalnie, Haruto. Że miał zamiar to zrobić, nie zrobił tego. Przypadki. Widzisz, że siedzi Haruto na gałęzi i tak próbuje złożyć to słowo sobie, bo mu się nie do końca składa. Specjalnie? Tak. No to mów normalnie. No to ja też mówię! To może znajdziemy tego kogoś na tej farmie. Ale na której farmie? Ryżowej. Shino się zastanawia, kto mógłby pomóc. Ona zna te tereny. No tak. Księgrodnik?
kiedy myślisz o tym, kto mu pomóc, też zaczynasz myśleć, że skoro oni, że Itora wyczuła ten zapach, to być może, że ten zapach da się gdzieś tam tą waszą energią wyczuć i sprowadzi was do miejsca, skąd to pochodzi. No, bo pochodzi to jedno, ale najpierw trzeba pomóc, a później ukarać. Ktoś z farmerów, gdyby wiedział, co to za trucizna, pewnie by wiedział, jak temu zaradzić. I to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Natomiast no, ewentualnie ktoś z ludzi po prostu podpytany też może w jakiś sposób pomóc, bo to raczej trucizny nie leżą w wiedzy istot nadprzyrodzonych. No właśnie. Czyli no, wstaje, niewidzialna. Wiele to nie zmienia reszty. Trzeba iść na farmę. Trzeba sprowadzić pomoc, a później sprowadzić sprawiedliwość. To ja wiem, gdzie pójdziemy. Pójdziemy tam. I Haruto, korzystając ze swojej mocy, zaufaj wiatrowi, podejmuje akcję ufając losowi i wychodzi z niej zwycięsko. Czyli on... Wiatr mówi tam, no to on idzie tam. Wiatr akurat znad pól. Oczywiście. Wiatr znad pól na południu za rzeką prowadzi cię w tamtą stronę. Zakończymy scenę. Haruto wyleciał gdzieś w stronę południa, w stronę miasteczka, centrum Kitotsune. Jak daleko odleciał od reszty? Czy stopniowo, tak żeby cię wychwycili, czy faktycznie już prosto... Początkowo wyleciał jak z procy, potem po pewnym czasie się zorientował, że nikt za nim nie leci, co dziwne, więc wrócił i starał się jakby, żeby był w zasięgu wzroku. Wasza droga w stronę tej farmy, jeżeli wierzyć Haruto, ale on jest dobry w takich rzeczach. Będzie prowadziła przez samiuteńkie centrum miasteczka. Trochę będzie to dziwnie wyglądało, niewątpliwie, jeżeli będą się poruszać tam mieszanka zwierząt i ludzi w jednym gronie. No chyba, że w jakimś innym sposobem. Cóż, niechybnie w takim razie Shino zamieni się w młodą dziewczynę bez uszu i ogona. Już jest noc, czy jeszcze wieczór? Słońce już zaszło. Już jest po zmierzchu. Więc tak zrobimy. I to samo zrobi Tora. Więc zamienia się w pełną ludzką postać. Czyli rozumiem, że to będzie... To jest za 6. Już jest jako noc, traktujcie. Bo jest noc plus human. Pełna forma ludzka. Aha, okej. Okay. Któraś z was weźmie mnie... Tak, wezmę cię pod pachę i wezmę... Żeby albinos się aż tak bardzo nie rzucał w oczy. I biorę parasol oczywiście, tak? Haruto niecierpliwie krąży. No już. Przecież idziemy. Mówi, stąpając bardzo powolutko w kimono. Shino. No, szybciej. Może polujesz troszkę kimono, to będziemy tam szybciej. Słucham. Się strasznie niecierpliwie. Żebyś mogła większe kroki robić. Ćwicz swoją cierpliwość. Tam! Kolejny. I rzeczywiście Haruto za każdym razem podlatuje dalej. Widzi, że niestety nie lecą za nim, więc wraca. I znowu podlatuje. Znowu wraca, podlatuje. Problem polega też na tym, że... Oni będą musieli iść ulicami, a ty nie możesz przelatywać nad domami. Bardzo się dziwię, czemu idą tymi ulicami. Przecież tędy jest szybciej. Przekroczyliście najpierw obok szkoły mostek na rzece Miko. Nie taka duża, ale dosyć rwąca rzeczka spływająca z góry Misuzu. Minęliście kolejne jakieś domki mieszkalne, gdzie widać, że ludzie już chyba zasiadają częściowo do kolacji, częściowo wracają z pracy. Raczej nikogo na dworze za bardzo nie ma. Jednak ciągle siąpi i poza tymi ludźmi, którzy wracają pewnie właśnie z godzin pracy do siebie, to uliczki są bardziej opustoszałe. Ale do czasu. Gdyż dochodząc do centrum, zbliżając się do stacji kolejowej, mieści się tam ulica handlowa. Więc tam
przeróżne rzeczy nęcące, zapachy jedzenia unoszą się z kafejek, z izakai, takich niewielkich, przeróżnych. I wydaje się, szczególnie Shino, że czuje zapach smażonego tofu. I rzeczywiście ten mały nosek nagle wciągnął bardzo dużo powietrza. I jej bystre oczy skierowały się w kierunku tego wspaniałego zapachu. I chcąc nie chcąc zaczęła tam podążać. Shino! Zaraz. Mówisz Shino? Tam. Widzę, że szła bardzo spokojnie, dystyngowanie, dumnie. Teraz te kroczki tak zdecydowanie są szybsze, bardziej dynamiczne i ona ze wzrokiem utkwionym w jakiejś restauracyjce podąża bardzo, bardzo sprawnie. Shino, musimy iść i tak wale. No przecież idę. Mówi, jakby widziała jakiś po prostu... Sama mówiłaś, że musimy najpierw znaleźć sprawcę. Tora zastępuje jej drogę. To jeszcze trzeba mnie dogonić. Ja nie muszę drobić. Blokują ci faktycznie drogę. Ten, powiedz mniej więcej, na czym to polega. Bo pamiętam, że tam są jeszcze inne efekty. Tylko tak. Nie pamiętam, czy od samego zapachu, czy... Uwielbiasz to danie. Gdy je zobaczysz, twoja transformacja częściowo się nie udaje. Jeśli jesteś człowiekiem, pojawiają się uszy. Gdy masz uszy, pojawia się też ogon. Z tej formy stajesz się podobnie liscem. Jest też w pełnej ludzkiej formie, ale fakt jeszcze nie widzisz, dopiero czujesz ten zapach, więc jeszcze się tutaj te efekty uboczne nie pojawiają. Natomiast tutaj, jeżeli Tora będzie chciała ją faktycznie zastopować, to myślę, że kontrtest na animal by musiał być konieczny. Ewentualnie w jakiś inny sposób kontrtest, jeżeli innymi argumentami próbujesz przekonać. Nie, ja pokażę jej przed nos królika. Królik ma zrobić plosiem. Taka scena z Króla Lwa. No dobrze. Nie masz wyjścia. To widzisz moje wielkie oczka. Mieliśmy przecież pójść na farmę plosiem. I przez chwilę... Czy ty ile ty masz adulta? Ja mam 2. A ja mam więcej czarda, więc działa na ciebie. I przez chwilę twarz Shino przypominała te z anime, gdy pojawiały się takie ostre zęby. Przypominała trochę Elisa przez chwilę, to załamanie światła. Jednak kiedy spojrzała na tego słodkiego króliczka, który spoglądał na nią tymi czerwonymi oczkami, nagle jej twarz z powrotem zaszła dumą, wrócił jej charakter, który umknął jeszcze przed chwilą. Masz rację, mój mały, futrzasty przyjacielu. Idźmy zatem, póki mam jeszcze na to ochotę. I widać, że odchodzi. Nie spogląda ani na restaurację, ani na Torę, który tak bezpardonowo rzuciła królikiem w twarz. I mija to wszystko niemal z przymkniętymi oczami, by nic ją nie kusiło. Tora zadowolona z siebie, z uśmiechem po prostu od ucha do ucha, głaszcze królika. W pewnym momencie coś złapała w locie, wepchnęła sobie do ust i zaczęła rzuć. I to był nasz przyjaciel. Nie, nie, Haruto zza tych ust by zaczął krzyczeć, więc... I idzie mój sobie, brzmi jak Rael piekło, gdy się przyjrzysz, myśląc o tofu. Nic, nic. Tam! Pokazuje jednym z piórek. Haruto. Słyszycie teraz, zbliżacie się do dużego, nowoczesnego mostu na rzece Toa, tej głównej, która przecina miasteczko. Słyszycie charakterystyczny dźwięk, szczególnie te z was, które więcej przebywają wśród ludzi, znają go dość dobrze, bo regularnie co godzinę go słychać. Najpierw jest to dźwięk turkotu na torach, dźwięk pociągu, który przyjeżdża, staje na stacji i wkrótce
zaczyna się, może nie zapełniać, ale dosyć gwarno robić w okolicach, ludzie wracający z teczkami. Jeszcze niektórzy teczki zakładają na głowę, żeby uniknąć tej resztek deszczu. Niektórzy już są przemoknięci, chyba nie tylko tutaj pada. Przekroczyliście ten duży most razem idąc z ludźmi, którzy nie zwracają na was szczególnej uwagi, są zajęci swoimi sprawami. Taki to ich los. Mhm. Najczęściej to zapracowanie tygodniowe jest dosyć mocne. Szczególnie, że nie wyglądacie teraz jakoś szczególnie dziwnie. Może faktycznie pogoda nie nastraja do spacerów, ale może akurat ktoś chodzi ze swoim króliczkiem pod rękę. A to, że w dziwny sposób ptak lata nad waszymi głowami, chyba jakoś nieszczególnie chce ludzi ciekawić. No, Shino też gdzieś próbuje nadążyć, ale ona się specjalnie nie stara, idzie swoim dumnym tempem i tyle. Dokładnie tak. Weszliście do południowej części miasteczka. Tutaj zapach jest zupełnie inny. Fakt, że nie jest już... Kiedyby było sucho, unosiłby się już ten zapach taki słomiasty, powoli dojrzewającego stopniowo ryżu, który już coraz mniej miałby wody pod sobą. Już wiadomo, że całą wiosnę ryż rośnie w wodzie, potem stopniowo jej coraz bardziej ubywa. Do żniw jeszcze jednak trochę czasu. Jeszcze do świąt ofiarowania w świątyni na Katani troszkę brakuje. Zapach, albo raczej instynkt doprowadza Haruto do jednej z farm. To tu! I siadasz na daszku jakiegoś pomieszczenia drewnianego, niedużego. Haruto podskakuje na tym daszku, jakby próbując prawie że świecić. Tutaj, 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 tutaj. I z niecierpliwością czeka na swoich towarzyszy. Ale tutaj czy tam? Tutaj! Naprawdę! I rzeczywiście idzie już taka po prostu zmęczona. Jakie to musi być straszliwie męczące być takim ptaszkiem. Nieprawda? O, ty też nie masz specjalnie lżej. Tora chłonie zapachy. Mhm. Czy ona coś czuje, wyczuwa? Przede wszystkim ona pewno czujesz tutaj myszy. Niewątpliwie. Może nie jest to zbyt świeży zapach, ale na pewno tutaj są i nie miałby problemu, żeby je znaleźć i zapolować za nimi. Poza takimi typowymi zapachami z farmy, tak, czuć tutaj jakieś trucizny. I być może wśród nich jest ta, którą wyczułaś tam. Okay. Jest to dość prawdopodobne. A przynajmniej mogła tutaj być. I ten zapach unosi się z pomieszczenia, na którym usiadł Haruto. To tu, faktycznie. Czuję ten zapach trucizny. A więc nie ma na co czekać. Czy nikt nas nie obserwuje? Rozglądasz się. Rzuć sobie i przyzwyczajenia ze wszystkich RPGów. Wydaj sobie. Najbardziej naturalna reakcja mistrza gry. Rzuć sobie. Dokładnie tak. Na animal gdzieś tak na trójce wystarczy. No to oczywiście wydaje, rozglądając się. Teraz widzisz mniej więcej układ tej farmy. To co jest tutaj, to jest taki może składzik, może coś. Po drugiej stronie takiego podwórka, całkiem niedaleko i bez problemu by z niego coś było widać, jest domek. Niski, typowa zabudowa, jednokondygnacyjna. Świeci się tam światło w środku. I jakieś cienie widać, że się tam przemieszczają. Więc dla kogoś jest bardzo prawdopodobne, że może was tutaj dostrzec. Tora, postaw mnie. Stawiam go. Kitam w stronę domu. Powoli podskakując. Podchodzę, nasłuchując, co mówią człowiekokształtni. Czy coś tam się dzieje w domu. To, co się... W pierwszej kolejności, zanim słyszysz, dociera do ciebie, do nosa przede wszystkim, to zapach jakiegoś dania. Dania. Na zdecydowanie na ciepło. Potem słyszysz rozmowy takie, które by w przeciętnym domu
pojawiały się. Coś właśnie o tym, że jest kolacja, ktoś wzywa kogoś na kolację. Dwa głosy słyszysz, damski i męski na pewno. I rozmawiają, co, a nie, jeszcze słychać coś w tle dodatkowo, ale taki trochę przytłumiony, nietypowy dźwięk. Coś w tle i te dwa głosy ze sobą rozmawiają tak, to bardzo zwyczajnie, taki prosty chit-chat i komentują coś jeszcze dodatkowo. Czasem się śmieją tak dosyć. Rozumiem. Otwarcie. Nie ma tu żadnych psów? Nie ma tutaj psów. Czy przestało padać? Tak, zasadniczo już deszcz przestał padać. Okej, to składam parasol. Rozglądam się po tym podwórku. Czy widzę tutaj na przykład inne schorowane rzeczy? Nie. Nie. Łata tak przygląda się, czy aby na pewno jego towarzysze nadal są gdzieś blisko niego. Haruto jest tuż za tobą. Jakby przy uszku ci skrzydełkuje. Myślisz, że to zapytamy tych ludzi? Podlatuję tak wyżej do okienka. Wyglądają przyjaźnie? To dwójka starszych osób. Siedzą przed jakimś pudłem, które emituje światło. I widać, że jedzą pałeczkami coś tam i dyskutują. Siedzą przy takim niskim stole, patrzą z jednej strony w to pudło. Więc słychać takie... I spada Haruto jako chłopczyk. Jak wysoko jest to okienko? Oj, na takim na metrze wysokości. Więc wyciąga rękę do góry i zaczyna pukać. Okienko. Co ty robisz? Co ty robisz? No, mówię, że porozmawiać z tymi ludźmi. Jeszcze nic nie powiedziałem. Zaraz z czego to, z Wondera czy z Feelingsów jest przemiana? Dowolnie. Aha, okej, okay, dobra. Już teraz jest taką noc, nie? Tak, tak, to wiem. Czekaj, ja też się zamieniam. No tak na to patrzy i robi takie... Kochanie, słyszałeś coś? Co? Ktoś pukał chyba. Pukał? Teraz? No nie słyszysz? Co ci się przewidziało? Nie no, słyszę przecież, stary, no. Idź. Dobry wieczór! Shiro też podchodzi, żeby nie zostawiać ich samych, bo się boi! Co oni zaraz tu odwalą? Drzwi się odsuwają, bo to tradycyjny domek japoński. Wychodzi z nich starszy mężczyzna. Ubrany w taki dosyć luźny strój. Raczej naturalny, bawełniany prawdopodobnie. Tak tradycyjny, nie, raczej współczesny, tylko widać, że taki bardziej może roboczy. Okay. Coś takiego, takie sprawia wrażenie. Ubiera wręcz czapeczkę taką w stylu jakichś tam amerykańskich Dodgersów czy innych, jakiegoś tam zespołu baseballowego. Tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór, my w sprawie trucizny. Albinos tymi swoimi czerwonymi oczami patrzy się na kolegę, nie ptaka. Sora się kłania. Dobry wieczór, dziadku, przepraszamy za najście. To jest mój braciszek, jest troszeczkę nieokrzesany. Dobry wieczór, my w sprawie trucizny. Powtarza jakby rezolutnie Haruto. Mianowicie w naszej szkole ktoś zatruł drzewo i szukamy antidotum. I myśleliśmy, że może dziadek będzie wiedział, jak odtruć drzewo. O! To bardzo ważna sprawa. Spogląda na Shino, spogląda na Albinosa, na dziecko gadające o truciźnie, na wszystkich pozostałych. Podrapał się w czubek głowy. To poważna sprawa. Trucizna, mówi, a jaka trucizna? Nie jesteśmy pewni, ale ty, dziadku, na pewno jesteś mądrą osobą. I będziesz potrafił sobie z tym poradzić. Uśmiecha się bardzo delikatnie, spuszczając wzrok. Nęcąca. Dobrze, czyli zróbmy w takim razie test impresji, dobrze, wrażenia dla wszystkich. Myślę, że to będzie rozwiązanie, bo wszyscy się w jakiś sposób tutaj przedstawili. Ja na dziecko. Na dziecko, dobrze. No ja też, ale jaki poziom? Tutaj, żeby do czterech, jak dobijecie, to jest na pierwszy poziom więzi z tym dziadkiem. Do ośmiu na drugi poziom, jakbyście chcieli. Ja stąd też sobie... To ja wezmę na drugi poziom.
I mogę na dowolne, na dowolną wartość? Czy skoro jestem w ludzkiej, to muszę tylko child albo adult? Dowolną. Tylko w jakiś sposób chciałaś się... Ty trochę dorosło się zachowałaś, więc, no właśnie, więc to tak by tak. Pasowałoby to bardziej, nie? Bo to w ten sposób, jak się przedstawiliście, to trochę tak by to wyglądało, nie? W przypadku nęcącego, to jest urok, który przyciąga nowe osoby przeciwnej płci. Kiedy testujesz impression wobec hanga lub człowieka innej płci niż twoja, siła więzi po stronie przeciwnej jest o jeden stopień wyższa niż standardowo. Okej. Ty też wybierasz, jakiego typu więź to będzie. Dobrze. To znaczy ja na jeden... Ja w takim razie... Ja z dziadkiem na dwa. A niech dziadek padnie pod stuporem miłości od pierwszego wejrzenia. Jest! Tak właśnie zrobimy. No. I ja dziadka trust, bo ja on jest tak doświadczony, że ja go trustuję. Dobrze. Ja go tylko like. Dobrze, ja też mu dam trust. Taki mały lajczek. To będzie trust. Tu będzie trust. Tak patrzymy na siebie. Co dziadek powie? Co dziadek powie? Dziadek, za wyjątkiem tego uczucia zauroczenia wobec Shino, raczej patrzy na was. Nie da się ukryć, że zbytnio konwenansów tutaj nie zachowujecie, więc ma najpierw do was, dla was takie poczucie raczej opiekuńczości wobec wszystkich pozostałych. Spojrzał, ale przygląda się faktycznie Shino w pierwszej kolejności najbardziej, uśmiecha się lekko. My się już chyba kiedyś widzieliśmy. I Shino nie odpowiada. Ona dalej ma spuszczony wzrok, by w końcu na chwilę, krótką chwilę spojrzeć w oczy człowieka, którego pewnie już kiedyś widziała. Uśmiecha się znowu delikatnie, po czym spuszcza wzrok. Znasz pana dziadka? Mówi Haruto do Shino. To małe miasto. Wow. Ale tak, wy macie problem z drzewem. Jak zatruto drzewo? Powiedzcie coś więcej. Że to nie jest nasza szkoła. Ale to odważne drzewo. Jest ładne. Haruto. Tak? Warknęła trochę. Spuścił głowę. Pozwól, że się szczyczka powie. Dobrze. Ale... Widzieliśmy, że ktoś wydrążył otwór w drzewie i wlał tam truciznę. O co to? Perfidne zachowanie. W ogóle nie do pomyślenia, żeby w ten sposób podejść. Nie wiecie, jaka to była trucizna? Śmierdząca. To większość śmierdzi. Wiem, jak pachnie. A to... Poczekajcie chwilkę. Wyszedł, nie zamykając drzwi. Wyszedł słuchać, że pobrzękuje kluczami. Poczekaj, kochanie, tutaj jakieś dzieci przyszły. A to ja może im coś do jedzenia przygotuję. Tak, przygotuję im coś do jedzenia. Na pewno są głodne i zmoknięte. Jakie to miłe. Nie chcemy jednak sprawiać kłopotu. Ale jest to żaden problem. Żona zawsze za dużo nagotuje i potem to trzeba 3 dni jeść. Jaka to dobra żona. O tak, najlepsza. No, lekko się uśmiechnął w twoją stronę. Otworzył ten składzik. Shino, a kiedy będę tak doświadczony, żeby mieć żonę? Tora podrapnęła do gatunku. On tak się... możesz na animal sobie wziąć na ten poziom 4. Myślę, że to będzie takie najbardziej rozsądne. Czujesz ten zapach, wyraźnie ten zapach, który... Może nie wyraźnie. Wyczuwasz ten zapach, który był tej trucizny przy drzewie. Natomiast tutaj jest minimalny. I pozostałości tego zapachu są na pustej półce. A panie dziadku, co tutaj stało? A tu taki herbicy. Czemu go nie ma? Herco? I tak zaczął się przeglądać. Nie, a gdzieś zaginęło coś? No przecież zamknięta kłódka, świeża by była. To tak, nie wiem. A czy przecież to mogła być ta trucizna? To mogłaby być ta trucizna i to by było bardzo źle, gdyby to była ta trucizna. O nie! Ale miałem... Muszę się zapytać żony. Ja ją miałem, ona już była...
parę, jakiś rok temu mówili, żeby że nie powinno się jej używać na chwasty, bo jest szkodliwa. Zbyt szkodliwa może narażać też pola uprawne, nawet jeżeli jest w towarzystwie można używana. Można ją zneutralizować? Na pewno, ale to w drzewie, tak? Tak, tak. Ktoś nawiercił w drzewie. W dziurze drzewa. Czy macie jakieś małe dziecko w domu? Nie. Dzieci już dawno dorosłe, wnuki już takie, takie, że już im fił bździł w głowie. Nie kędzi. To pan dziadek i pani babcia tak sami? Kędzi? Podchwytuje mi wszystko. Tak, a to dobry chłopak. Nie ten. Mieszkają tutaj niedaleko. Że nie tak całkiem sami, często się widujemy, pomagamy sobie. Farmę prowadzimy wspólnie, tylko wiecie, jak to młodzi nie chcą mieszkać ze starymi, bo to przeszkadza i w ogóle te ściany za cienkie. To miło, bo świecące skrzynki są smutne. Świecące skrzynki. Patrzę na ptaka świecące skrzynki. I w tym momencie Shino tak przytula swojego przyjaciela i tak zakrywa mu usta i Haru to coś tam brzęczy pod tą dłonią, ale się zupełnie nie przejmuje tym, że ma zasłonięte usta. Tak. Nie, ale to może czegoś nie pamiętam. Ostatnio... Kochanie, idzie ten... Czy ja ten preparat i tam nazwę wymawia jakąś dziwną, nie charakterystyczną w żaden sposób, to ja już go zdałem na tą utylizację, czy nie zdałem na utylizację? Czy ty zdałaś? A to może syn zdał? Nie, on też nie? Dziwne. Dziadku, a to jak zneutralizować tą truciznę? Tak. Mówię, że on przychodzi, poczekajcie chwilkę, i przynosi wam 4 talerze gorącego dania, każdemu przynosi. Na ryżu taki sos mieszany, jakieś tam warzywka w tym pływają, jakieś tam kawałki ryby i tak dalej. Czy jest w tym tofu? Nie ma niestety w tym tofu. A czy jest to dobrze? Coś, co mój koci język nie toleruje? To znaczy ostre, gorące cytrusy, kalmary, świeża cebula. To byś musiała sobie na animal wyczuć, najpierw gdzieś tam na poziomie 5. O, niucha. Mhm. Oj, to Haruto rzuca się na ryż, jakby... Niewątpliwie coś jest. To jest na pewno ostre danie. Bardzo grzecznie Shino dziękuję i spożywa. Bo mam wtedy napisane tak, jeżeli zjesz je przypadkiem, dostajesz efekt zaskoczenia w sile 7, czy teoretycznie z grzecznością, w momencie, kiedy ja wiem, co to jest, to mogę to zjeść tak bezproblemowo? Czy to dalej będzie miało na mnie jakieś... Nie, no to dalej ci szkodzi, tylko w sensie nie masz tego efektu, nie będziesz miała, bo nie będzie to zaskoczenie, ale możesz mieć... popłakać się możesz, w sensie z gorąca i tak dalej, ale to nie będzie jakiegoś tam poważniejszego efektu, że uciekniesz od tego, to czy... To ona próbuje to jeść tak bardzo powoli, w sensie tak, żeby tylko trochę umoczyć jazorek. Łata też... Łata je, no. Łata je? No, jeżeli tam nie ma tam piujika, żeby nie było kanibalizmu. No. Nie, tam to nie ma w ogóle, są jakieś tam rybie na pewno elementy, nie ma tam mięsa. Ryż możecie mi zostawić. Ale niby dlaczego? Mówi bułka! Danie. Bo wiem, że Tora wybrzydza. Ja nie wybrzydzam, po czym poddaję ci swoje miski. Jakby Haruto je tyle, ile wróbelek, tak? Jak wróbelek, więc tyle, ile sam waży. Tak. Usiadł z wami, tak, chwycił, wziął jakiś owoc jeszcze, dojadę, no ja już zjadłem, wybaczcie, ale wy oto drzewo. Najlepiej by było, trzeba było zobaczyć, ale przede wszystkim drzewo jest trochę jak ludzki organizm. I tak jakby krew płynęła w nim, tak krwiobieg jest w środku, więc jeżeli coś jest zatrutego, jest za gęstego, tak można by powiedzieć, to by trzeba było to rozcieńczyć, żeby ta trucizna nie była taka szkodliwa. Czyli by trzeba było je obficie podlewać, tak żeby wody było jak najwięcej. Ale dzisiaj jest też, a to dalej jest zatrute. A ona wówczas nie umrze z nadmiaru wody? Drzewa sobie potrafią dobrze dawkować. Korzenie są dosyć głębokie, więc to może pomóc. Jakie to drzewo jest? Jaki to jest gatunek? Duże i byłoby zielone, ale nie jest zielone. Kejaki. Taką szkołę kejaki? Otóż to.
Tak, ale ona nie jest naszą szkołą. Do... I znowu delikatna dłoń pojawia się na ustach Taszyny. Nie, to podlewanie na pewno pomoże. A ja spróbuję zorganizować jeszcze jakiś nawóz naturalny. To by też pomogło trochę mikroelementów do tego dodać. Ale to podlewać do tego otworu? Nie, nie, nie. Normalnie pod korzenie. Tak jakby się podlewało roślinki. A ile to jest dużo dla takiego drzewa? Oj, to nie może być tak, że to jeden dzień będzie trwało. To trzeba przez kilka dni regularnie podlewać, żeby to wyszło. Regularnie, czyli ile? Trudno powiedzieć. Do zobaczenia efektów. To musiałbym to obserwować. Albo kogoś nasłać. Kędzi mógłby obserwować w razie czego. Może też się trochę znać. Ale ile to jest dużo wody? To jest tak 3 krople? Spojrzał i zaśmiał. Nie, no gdzie to? To w wiadrach by trzeba było liczyć. Haruto ściąga rękę Shiro, a jej nic nie robisz. I kładzie sobie tę rękę z powrotem. Już przypadek beznadziejny, moja ptaszynko. Mówi cichutko. Słyszysz jakieś odgłosy, które brzmią jak zgadzanie się. Dziadku, a może ty byś podlewał przez kilka dni? Ale ja mam tutaj dużo pracy. Losiem. Ja nie wiem, ile ma adulta, ale chcę spróbować. Oj, on może mieć dużo adulta. Skubaniotki. 3. No ja mam 3 childa. To remis jest. To remis. Nie, musisz mieć chyba przewagę. Muszę nie? mieć więcej, no. Tak. Mhm. Czy nie? Nie, no ja nie... Ale dobrze, no to mówił ten chłopczyk, że to nie jest wasza szkoła, ale może macie kolegów tam w szkole. Najlepiej zorganizować, jeżeli szkole na tym zależy, to powinni zorganizować uczniowie akcję, jeżeli będą wiedzieć, że drzewo jest zatrute. Bo to drzewko miłości. No dobrze, czyli pół wiadra, tak? Bo to bardzo dużo wody jest. No to ja mogę przyjść, zobaczyć, ocenić, to jutro mogę pójść zobaczyć, ale to już by trzeba było w szkołę na pewno od jutra zawiadomić, bo to ja to tak podtrucie, no to oni pewnie nie są świadomi, że to jest podtrucie. To powiemy tej zakochanej dziewczynce. Tora tak patrzy po wszystkich. 3/4 wiadra? Ustaliliśmy, że to zawsze jest więcej niż sądzisz. No dobrze, skoro już wiemy, to bardzo dziękuję. Dziękuję za pomoc. Proszę dla pana i dla pana żony. I daję takie 2 mochi. Bo to są mochi z księżyca. I teraz ja zakładam. Ja sobie te mochi wyobrażam z takich futrem. Z takich włosy wystające. Teraz ja swoją dłoń jeszcze bardziej przytykam do... To nie są z księżyca. Mochi z księżyca. Z przyjemnością skosztujemy. Kochanie, mamy mochi z księżyca. Ja żeby się tak rubasznie śmiać. A tu... gdzie mieszka? Tu zaraz domek obok wskazuje. Pewnie się uczy. A nie, przecież teraz oni mają tą przerwę. No tak, ale to... A to pewnie gra na tych komputerach. To na pewno teraz siedzi, no. Jutro jakiś będę... instrument? Tobie też grają na komputerach świątyni? Widać, że po prostu mina Shino tężeje. Nie. To nie jest moja świątynia. Mówi tak w ogóle półgębkiem. Nie będziemy zatem przeszkadzać wam w wieczorze. Dziękujemy. Jest pan wspaniałym dziadkiem. Dziękuję. Bardzo miło to słyszeć z ust takich młodych, sympatycznych ludzi. I tak, tak spojrzał wyraźnie na Shino. Mały się uśmiecha takim szczerbatym uśmiechem. A zatem dobrego wieczoru. Poczekaj, siostrzyczko, jeszcze chwilkę. Shino już chciała odchodzić, ale zatrzymała się w pół kroku. My odchodzimy, jak rozumiem, tak? No. Nie, no. Haruta absolutnie nie odchodzi. Tora, Haruto, no idziemy. Pan dziadek chciał porozmawiać z Shino. I to pan dziadek poprosił, że poczekaj, to czekam. Pan chce sam porozmawiać?
No. Chwileczkę. No. Dobrze, chodź. Haruto łapie cię za łapkę i ciągnie na zewnątrz. Podoba mi się, że później że za łapkę. Idzie. No, robi tak, ale jak to? No chodź. Uważaj, on ma wiadra. Dorośli niech porozmawiają. Wybrzmiało. O, tak. Wyraźnie. Ona się zakradnie pod drzwi i podsłucha. Dobrze. Jak się wyrwiesz z tej rączki. Stoi. Bez problemu. To prawda. Tak mi się wydaje, że już ciebie widziałem dawno, dawno temu. I nie dziwi mnie to. Rzadko w tą stronę chyba zachodzisz, więc jestem bardzo zobowiązany. Zawsze składamy z małżonką obfite dary po żniwach i w tym roku będzie tak samo. Shino milczy. Nie zaprzecza, ale nie potwierdza. Jakby było widać wąsy, to by było widać ich ruch. Tak jest. Dobrze to wiedzieć, że dalej nad nami czuwacie. Czuwamy nad wszystkimi polami. Ale to ja mam na myśli nasze miasteczko. Które są wokół miasteczka. Uśmiecha się Shino. Ale widzę, że wszystko rośnie dobrze. Bo masz nas w swojej opiece. I oby tak dalej było. Uśmiechnął się ten... Pomogę wam z tym drzewem, na pewno. Nie martwcie się, bo to ważne drzewo w tym miasteczku. Musimy jednak się dowiedzieć, kto stoi za zatruciem. I tu bardzo poważnieje Shino. I on też tak zamyślił się, podrapał się po brodzie tym razem. W głębi serca musimy poszukać odwagi, by być szczerym. Wiesz, widziałem, że wczoraj to było 3 dni temu, może 4, taki film. Europejski chyba był, czy coś. I film? No. To trochę za trudno wyjaśnić, ale w każdym razie mówili tam, że morderca zawsze wraca na miejsce zbrodni. To ciekawa myśl. Którą wezmę do serca. Na pewno przyda się. A ja zobaczę, o co chodzi z tym zniknięciem tej trucizny u mnie. Nie do pomyślenia, no. Do zobaczenia zatem. Do zobaczenia. Uśmiechnął się, skłonił się nisko. I ona delikatnie skinęła mężczyźnie, by ruszyć z powrotem do swoich dziatek. Skończymy scenę.